Cześć, witam was serdecznie, Ned Teddybear z tej strony, a to Mon Bazou. W tym oto odcinku pokażemy wam, jak odblokować złomowisko. Aby to zrobić, musimy pamiętać o tym, że złomowisko odblokowuje się w momencie, gdy Jacques ma 25 punktów przyjaźni. Mamy 24, więc teraz zajedziemy sobie na stację. Wpadnie nam punkt ostatni, 25, dzięki czemu ruszymy na złomowisko. A tam części do Bagiego, Lemisl, pojazd, kolejny do zrobienia. Oraz mamy wreszcie możliwość znalezienia radia do naszej bety. Więc powoli ruszamy. Na początek szybki buch, cyk, puch i do przodu i jedziemy. Beta się otwiera, siadamy, zamykamy, odpalamy. Drive, hamulec poszedł. I jedziemy, i jedziemy. Oczywiście, jak wiecie, jazda do miasta zajmie nam kilka sekund, więc w tym oto miejscu postaram się wam wytłumaczyć co i jak. Nasza pozycja startowa, jak wiecie, jest nieco oddalona od miasta. Aby uzyskać punkty respektu każdego dnia między 8 a 18:30 bodajże, oh shit, musimy udać się na stację Caligas i porozmawiać z Jacquesem, aby uzyskać punkty respektu, a czyli to jest friendship, czyli jakby zbieramy renomę i stajemy się przyjacielem właśnie właściciela tej oto stacji. Raz dziennie możemy uzyskać taką renomę, dodatkowo możemy mu sprzedać 10 paczek cannabis i wtedy dostaniemy 10 punktów respektu, więc możemy przyspieszyć to wszystko. Dojeżdżamy już na miejsce. Beta daje radę już po drobnych upgrade'ach, w chmurach dymu. Popylamy przez miasto. Padamy w zakręt. Jest już stacja przed nami. Bez kombinowania zatrzymujemy się. Wychodzimy. Otwieramy sklep i witaj Jacques, jak zwał, tak zwał, jeden ciul. I mamy, I quite like you, maybe you should take a look at my scrapyard, czyli zaprasza nas na złomowisko. Pamiętajcie o prezencie z Normandem, w momencie gdy zbierzemy 50 punktów odblokujemy tor wyścigowy. Szybka kawusia, gdzie znajduje się złomowisko? W tym momencie znajdujemy się w mieście. Przy tym znaku 10/10. My natomiast musimy się dostać na prawy górny róg Avelik Dong Jacques. To jest miejsce, w którym znajduje się złomowisko. Dlatego też szybko udamy się w tamto miejsce. Siadamy w betę, zamykamy i ruszamy właśnie u Jacquesa. I jest pierwszy raz. Mamy nasze złomowisko otwarte i gotowe do działania. Więc zatrzymujemy się i zaczynamy wreszcie szabrować. Jak mam się dostać do środka teraz? To jest pytanie. No niestety właśnie jestem tu pierwszy raz i kurka, ja nie mam pojęcia jak się dostać do środka. Halo, baza? Mamy tutaj, tu jest otwarcie, open doors. Jest, udało się. Mamy nasze piękne złomowisko. Mamy koła opony. Jest Lemisl. To jest wóz, który właśnie odblokowujemy. Mając dostęp do złomowiska. Ciekawy jestem, czy on odpali w ogóle. Start? Jest, ale ile on ma paliwa? To tego nie wie nikt. Tu jest dziś ręczny jeszcze, o tu, dobra. To jest generalnie bardzo fajny wóz, to jest wóz derby. Oj, chyba po paliwie, tak mi się zdaje. A może nie. Kolejna rzecz, na którą musimy uważać, ten samochód bardzo szybko się przegrzewa. Więc musicie zwracać uwagę właśnie w jaki sposób go prowadzicie. Możemy go przemalować, pokombinować. Siorewna. W jaki sposób możemy sprawdzić, ile jest oleju? Odkręcamy, a ile jest paliwa? Odkręcamy kapek. No, trochę paliwa jest, dramatu nie ma, ale pamiętajcie, żeby sobie uzupełnić. Fajnie jest ze sobą zabrać karnister. Rzecz, która mnie naprawdę interesuje, to jest radio. Tak. Radio, które bym chciał w jakiś sposób usunąć, tylko nie bardzo wiem jak. Prawdopodobnie wynika to z tego, że chyba trzeba mieć ze sobą klucz, o którym zapomniałem. Bo te radia możemy sprzedawać. O nie, możemy wyciągnąć. Te radia możemy sprzedawać do czarnego samochodu, który pojawia się w losowym momencie podczas wyścigów. Ciekaw jestem, czy to nasze radio spasuje do naszej bety. Czy wreszcie uda się mieć radio? Tak, wreszcie mamy radio w becie. A, moment, ignition, trójeczka, disco. I jest impreza w becie. Mamy imprezę w becie. Cóż jeszcze możemy tu znaleźć? Z tego co mi wiadomo, to mamy opony wielosezonowe, dokładnie tak. Są koła do bagiego, 4 sztuki, które możemy wykorzystać w naszej becie. Są 3, a gdzie jest czwarty? Czwarta opona, nie mam pojęcia gdzie jest. Generalnie to fajnie jest tu szabrować, bo te radia się tutaj respią. Każde radio to jest 100 dolców. Także słuchajcie, chodzicie, szabrujecie, wyciągacie radyjka i kasujecie mamonę. I na serio, o jest 4. opona. Czyli jak widzicie 4 opony wielosezonowe, radyjka, a zaraz zobaczymy ile się uda przeszabrować. O felunie OM-owskie, zapomniałem o nich. Proszę bardzo, felunie. Co więcej, możemy założyć od razu opony. I w taki oto sposób mamy 4 koła. 4 nowe koła do naszej bety. Na oponach wielosezonowych. Kolejne 2 felunie. O i przede wszystkim zderzak. Tak, zderzak do bety. I to jest kolejny element. Tu mamy 2 radyjka. I są części do bagiego. Tak jest. Mamy wszystkie elementy, które tak naprawdę możemy znaleźć na wysypisku. To jest to. To jest to. Kolejne radio. Kurwa, ale będę szabrował, ale będę mieć pieniędzy. Ale będę mieć pieniędzy. I tu radyjka nie ma. Czy my tutaj coś ciekawego mamy? I jest manualna skrzynia biegów do naszej bety. Ostatni element układanki. Manual do bety. Nasza beta będzie kompletna, gdy tylko zwiozę to wszystko w jakiś sposób z powrotem do garażu. Pięknie, pięknie, splendor i bogactwo.